Fest, fest. Met będzie? Nie wiem, coś ładnego na pewno, ale aż mi się gorąco zrobiło. Daj głowę w dół. Moją czy szczupaka? Ha, to jest to. Uwielbiam to po prostu. Uwielbiam. Piękny dzień na rybach. Lepiej nie może być. No dobra, idźmy teraz za to. Piękny. Dobra bestia. Ja nie wiem, po prostu, co to się dzieje? Gdzie ty mnie zabrałeś? Gdzie ty mnie zabrałeś? Do raju. Cześć, siema ekipa, witajcie na kanale Mistral Fishing, z tej strony Łukasz, wędkuję w Polsce. Mam ze sobą Timowiczów z Mistrala. Kto tutaj jest ze mną? Przywitajcie się, chłopaki. Cześć, cześć, Damian z Nadwodę po przygodę. Siema, siema, Karol z tej strony, siema. Przyjechaliśmy tutaj z chłopakami na jezioro połowić fajnie szczupaków. I ten odcinek na pewno będzie szczupakowy, nie będziemy się nic innego bawić. Karol uwielbia łowić okonie, ale to nie na tym odcinku. No niestety musiałem sobie odpuścić. No. Dzisiaj jestem, tak, dokładnie. Dzisiaj go namówiliśmy na szczupaki, żeby pobił swoje PB. Tak, właśnie. A ile twoje PB jest? No 58 niestety. Tak, więc trzymamy kciuki, żeby ci poszło. A mam taką nadzieję i jest tutaj wielka szansa pobić te PB. A wy, widzowie kanału Mistral, oglądajcie, baczcie ten odcinek, bo dla was będziemy mieli też konkurs i też będzie coś fajnego dla was do wygrania. Więc konkurs dla subskrybentów prosty, oglądajcie, ale to w dalszej części. Trzymajcie za nas kciuki, zostawcie łapę w górę pod tym filmem, zostawcie subskrypcję, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków na kanale Mistral. A żeby wprowadzić nutkę rywalizacji do naszego teamowego spotkania, przywiozłem ze sobą dzisiaj fajną wędeczkę, która będzie do wygrania przez jednego z nas. Nutka rywalizacji. Rywalizacja, nasze mini zawody będą polegały na tym, że będziemy mierzyć łączną długość złowionych szczupaków. Wędkę wygra ten, który złowi najdłuższą ilość szczupaków, czyli sumujemy 50, 60 daje 110. Chłopaki, zgadzacie się? No, oczywiście. Tak, czyli nie idziemy na ilość, tylko idziemy na długość. Bo długość, tak jak wiecie, ma znaczenie. Wędka bardzo fajna, więc myślę, że jest o co walczyć. Elektryczna, fajna wędeczka z serii Cicata, czyli z najwyższej naszej serii. Idealna pod sandacze, idealna pod szczupaki. Tutaj jest ta wędeczka. Co masz nadzieję? Ja mam nadzieję, że ją wygram, żeby jutro wytestować. Aha, masz nadzieję, że ją wygrasz, dobra. Tak. Wędeczka tutaj jest schowana. O, proszę. Proszę. Tak tutaj wygląda ten kijek. Mistral Cicata Pro Zander. Długości 2,04, 10,35 gramów. Super kosa na łowienie z opadu. Troszkę nie lubisz łowić z opadu, ale jak będę zmierzyć taką wędkę, to będziesz łowił, nie? No oczywiście. Wszystkiego. Dokładnie, więc jest o co walczyć i o to walczymy.
Ładny? Nie wiem. Ciężko stwierdzić. Ale chyba zły nie jest. Nie jest duży. I co się wydarzyło, Karolu, powiedz? No słuchajcie, wyjechała nam pierwsza rybka. Szczupaczek. Taki nieduży, nie wiem, 50 parę. Coś koło tego. Ale generalnie z otwartej wody na niedużą przynętę. Fajna sprawa, słuchajcie, jest duży podbieraczek, ponieważ jak sobie na przykład ogarniamy, żeby sobie, wiecie, przygotować, nie wiem, czy jakiś statyw, czy po prostu telefon do zdjęcia takiej rybki, to wrzućmy sobie rybkę do podbieraczka, niech ona sobie pływa. Fajne, duże oczka, jej się nic nie stanie, ona jest, te oczka są przede wszystkim, słuchajcie, gumowe, także no gdzieś dodatkowo ryb to po prostu ranić nie będzie, tak? Połatwo jest rybkę odczepić przez to, nawet jak gdzieś tam się nam wplącze nasz zestaw z kotwiczkami, czy jakiś nawet wobek, no to też nie ma żadnego problemu. No to dobra, Karol, co? Ryba do miary. No ryba do miary, no. Do wygrania jest dzisiaj świetna wędka, więc... Nie po co walczyć. Więc jest o co walczyć, tak. Czekajcie. No w tym podbieraku to by się tutaj pomieściło, tu tych szczupaków, co? No, parę by weszło, na pewno. Panowie, to ja wam nic nie chcę Kurde, mówić. Kurde, ładnie ty. Ale to jest moje PB, nie? Jak PB szczupaka? 6-4? Naprawdę, tak! Dokładnie. 64 centy. Taki szczupaczek. Piękna sprawa. To od razu jest gdzieś nauka, jak trzymać szczupaka. No i weź go tak i tam ci palce wejdą. O, pięknie, dobra. Okej. Okay. Troszkę taki poraniony jest. Troszkę tak. No. Ale 6-4. Wielkie gratulacje. Worek otwarty. Tak jest. Łapy. Elegancko. I wypuszczamy. Piękna rybka. Uciekaj, rośnij większy. Hops. I 1-0 dla Karola. Elegancko. I 6-4. To wysyłaj na Messengerze, bo mam nadzieję, że tych szczupaków będzie tyle, że nie połapiemy się z tą miarą, wiesz? No kurde. Może być nawet 300 cm albo 400. To nie ma znaczenia. Oby. Dobra, oby. No to mówimy dalej. Super. A ja do grubszego łowienia mam tą akwę, powiem ci, jest rewelacyjna. Ona jest do 60 gramów. I można nią połowić taką, wiesz, jak ty łowisz tą blachą trójką, tak, wahadłówką. Ale i może spokojnie 80 gramów zapiąć. Zobacz, czy tam się z tym nic nie dzieje, nie? Czy na jakieś trocie, czy na, wiesz, jakieś mocniejsze, jakieś ryby, to... Jest fajne, no. Ale ruszył. Zobacz. Jest! No to on ruszył do mojej przynęty. Ja cię sunę. Ja mówię, Boże, za czym on tak ruszył? Dawać podbierak szybko, no. Bo słabo wcięty jest. Ale zdjęty z live pięknie. Ja pierdzielę, mówię, ale on ruszył. Za czym, no. Do góry. I co to się wydarzyło, co? Co to się wydarzyło, panowie? Tak, ryba zdjęta i chyba troszkę większy od Karola, co? Czy nie? Zobaczymy, będziemy mierzyć, nie? Tak jest. Ona miała 64, tak? Tak. Fajnie zeżar. No i taki tutaj rybson. Chyba podobny jednak, wiesz, myślałem, że trochę większy, ale chyba podobny, a bo to twój większy. To do miary, bo rywalizacja dzisiaj. Więc mierzymy. No kurde, mniejszy jest. 61 centymetrów. No, ale brzuszek. Brzusio fajne, co? Grubiutkie, chyba jedzą troszkę. Troszkę tak, no. Fajny sportowy szczupaczek. Iść. Pięknie. To jest to właśnie. Karol wygrywa, Damian musi się wziąć. Damian, weź się do roboty. Teraz ja wam nic nie powiem. Emocje jak na rybach, nie? Tak. Damian tutaj do nas przewodnik, bo jesteśmy tutaj na jego wodzie. Tylko, że muszę wynik gonić. Tak. No i dołowimy. Dołowimy już troszkę niby z półtora, z dwie godziny. Nie, z półtora godziny. Od 8, nie? Tak. Od 8 to prawie na 2 godziny, no. No dwa szczupaczki, oby się rozkręciły, oby zaczęły brać, więc lecimy dalej. Damianowi się ona podoba, widzisz, Cicata Prozander,
Ta jest 2,65, 10,35 i taką jaką chciałeś, to jak coś, to ci wmienię, bo dla mnie może być krótsza. Dokładnie, super fajny kijek, bo jest bardzo, bardzo szybki, bardzo elektryczny. I oprócz tego wtedy ma czułą górę, nie? A tu już trzyma wtedy mocno rybę, nie? Taką akcję fajną, dość paraboliczną. Jest? Ryba ładna? Co ty mówisz? Jak włączenie kamery też, to tak często... Ma dwie dychy prawie. O kurde. Czekaj, ale czekaj, do zbrojka pękło. Do zbrojka pękło. Ja pierdziele, ty. O kuźwa. Ty to wiesz, jaka to była ryba, nie? I na coś takiego? No weź, z czego to do zbrojka? Nie może z mistra. Co? I z wody zobacz, i poszła z hakiem. Pokaż zęby. Pokaż. Była ładna ryba. Jakie ty, zobaczcie, jakie ty, patrz. Ona była gryziona? Nie, co ty, to nowa guma jest. To była z 9 dych ryba. Jak w głowę walnęła. No tutaj dostał. Jakie dziury, ja pierdzielę. Ale dostał, no od dołu. Patrz, zobacz, jak patrz tu. O kurde. Ona to taki pysk miała wielka, no. No, mogła być z metra nawet. Na pewno była życiówka twoją. Na pewno. I to wina sprzętu, zobaczcie. No. Z czego miałeś to tą zbrojkę? No. Wiesz? Nie, Dragona? Kurde, no dlaczego Dragona? Gdybyś miał z Mistrala, to by utrzymała, no. Mistral ma z tytanu, kurde, no. Ja pierdzę. Ale ryba była, co? No jak to się postawiło, widziałem, bok, nie? I spadło, no okej, okay, jakby spadło, ale nie, że urwała kotwicę, ty. Jeżeli chodzi o konkurs, to co? To mamy i konkurs dla naszych widzów, dla widzów kanału Mistral Fishing. Co tutaj, Damian, przygotowałeś? Mamy taką matomiarkę Mistral. Matomiareczkę, która tutaj, piękna. To tak jak widzicie, dzisiaj nam się sprawdziła. A to jest tutaj dla was, no dla widzów, nóweczka, piękna. Funeczka. Co tam jeszcze masz? Co my tu jeszcze mamy? Mamy czapeczkę Mistral. Tak jak widzicie, jest też również czapeczka i zestaw i mamy przynęt zestaw. Od firmy Mistral. Tych przynęt jest około 20. Różne przynęty, mniejsze, większe, obrotóweczki. Te nagrody, które prezentował wam Damian, wygra jedna osoba, która subskrybuje nasz kanał, więc to jest najważniejsze. Najważniejsze, zostawcie łapę w górę. Łapę w górę dla nas za te szczupaczki, które dzisiaj napołowiliśmy. Łapę w górę dla zasięgu. I żeby wygrać, wystarczy zostawić komentarz o obojętnie jakiej treści. Możecie napisać biorę udział, możecie napisać za co nas lubicie, możecie napisać za co lubicie sprzęt Mistral, możecie napisać co chcecie. Liczymy na waszą kreatywność i zwycięzcę wybierzemy w komisja wyborcza w składzie ja, Damian oraz Karol. Konkurs będzie trwał 2 tygodnie od opublikowania tego filmu, więc życzymy wam powodzenia i weźcie udział, bo nagrody są ciekawe. Kolego! Co się dzieje, chłopaki? Dzieje się. Dzieje się, no. Na kotlety do ciebie brać. Tak. Gruby jest Berta. PB nie ma 60 parę. To tamte był chuć na długi. Daj głowę w dół. Moją czy szczupaka? Dzięki. I co tam się wydarza, Karol? Prowadzisz? Tak jest. 2, tak? Dokładnie. Fajna ryba, jakieś branie są? Tak jest. Tak więc jest dobrze. Dokładnie. Jest, dobra, wypuszczamy rybcie. Wypuszczaj ładnie. Ale to pan pieraka wpadł. Trwaniak. Chodź tu. Co, nie chce być wypuszczony? Chyba nie. Mówiłem, że kotlety, nie?
rybcia, uciekam. Hop. Dzięki. Wielkie gratulacje. W tym miejscu został rok. Ja tu pokazuję. Jest. Oho, ho, ho, ho. Panie. O, będzie ładna ryba. Przy samej łodzi przychodzi. No, no. Ale gdzie zrobić, co? Jest. Mówiłem, że tanio skóry nie oddam. Elegancko. Tak jest. To na blachę? Tak. To się wydarzyło, że po długich oczekiwaniach i 2,5 godziny pływania wreszcie udało mi się złowić szupaka, który no, musiałem swoje wyczekać. No i tanio skóry nie oddam, bo jest o co walczyć, także kurde. No, dobra. Ja łowię na Mister Stratus 5,30 gram. No. I 2,40 długości. To jest Eric Pro. To jest ten 4000. No i ta otleta gruba? Tak, tak. To Shiro 0,20. No. 70 4 cm. Nie wiem, ale jaki ma będzie. Drugi poszedł. Za dozbrojkę. A, poszedł. O kurde. Ja już za podbierak. Ale chciałem widzieć. Jeszcze jeden jest. Taki sam. 60 parę, nie ma krzywdy. Ale tak mocno przywalił, a za dozbroję. Siedział. Jest krzywda, bo by był wieczny. A już miałbym remis, Karol. No. Nic, ważne, że się dzieje, ważne, że chodzę do samej łódki prawie. Jak wielkościowo? Pokażę się. Tak jest, kolejna rybka, ale tym razem malutka. 50. 50 aczek taki, no. Stój kolego. 51. Tak jest. Taki, nieduży. Tak, nieduży, ale sportowy prowadzi. Tak jest. Kurde, już teraz nie wiem ile tam masz. Trzy? No a... Dobra, zmykaj. Ops. Masz to zapisywane to? Ja to? No, powiedzmy. Chyba? Nieduża też niestety. Ale jakieś tam 60 może. Patrzymy jak ja gram tu, mały, nieduży. O, kto ładnie, ja go pobiorę normalnie. Tak? Tak. Może wyskoczy chociaż.
Nie jest mały, ale... Ale jaki jest grubiutki, fajny, zobacz, nie? Tu, nie? Gruby. No. Dwa będą podbieraku teraz. Zobaczą widzowie, jakie podbieraki są. Mój to ten mniejszy będzie. Jakie są pojemne. Tak, większy. Nie. Ale też. Ale wyskoczył z tego. No i co tu się? I wypiął się chłopie, nie? 53 cm. Dobra, uciekaj młody. Pięknie poszło. No to i tak gratulacje. Tak jest. Ja mam dwie. Trzy Damian. Ty już masz trzy, tak? No ma trzy, ja jedną. Trzy, dwie, pięć. Sześć ryb. Ładnie. Jeszcze spady, nie? Damian nie jest, bo to są szczupaki. Tu jest pełno szczupaka. Damian nie jest. Czekaj. Pajki czekają, a nie ty chcesz jeść. Zjemy to, nie będziemy to tak gwiazdorzyć, nie? Trzy metry. Jest. To nie on. Nie. Ładny, co? No, czym? Pięknie. To się wydarzyło. Po dłuższej przerwie udało się złowić szczupaka. Drugiego dzisiaj. Tak jak mówiłeś, musiałeś zjeść. Musiałem zjeść, bo jak jestem głodny. To zły. No, to z mojej ryby nie było. Tak. Głodny to gwiazdorzy. A co pan powie? Ryby są tutaj? No, jakieś pływają. Tylko nie możemy się, kurde, do mamusiek dobrać. Ale no, szukamy. Może i przyjdzie pora na mamuśki. Dokładnie. Jeden ryb plus jeszcze tutaj brania sobie. No, piękna sprawa, pewnie, że tak. No. Pokaż go tutaj ładnie, zapozuj. Nie, ale z powierzchni. O, ale szurna. Fajna ryba będzie, co? Chyba. Jak się zachowuje. Gdzie dałem, no będzie fajna ryba, no. I hamulec gra. Pięknie. Nowe TD. Tak, to na pewno, no. Ładny. Ale lekko zapięty, no. Dawaj, mocniej. O, piękny, 7-5. No ten jest ładny. Jest moc. Pięknie. Super, pioneczko. Rewelacja. A tu jest kolejna ryba, patrzcie ty. Zobaczcie, no. Ile tu jest paju. No, rewelacja. Dobrze. Co tam, Karolku? Co się wydarzyło? Co się wydarzyło? Mamuśka wjechała. Pod skrzelę złapię. O tak. Tak. No. Jest PB, jest mamucha, nie? Ale ładny. Piękny. Co to się tu wydarzyło? Piękna, no po to się dych będzie. Pobijasz dwukrotnie PB swoje. No z 58 to nie ciężko. Ale rybka śliczna. Jeszcze przesuń. Przesuń w ogóle, rozwin, no. Żeby było dokładnie widać, ile twoje PB ma. 75 cm. Przepiękna. Gruba, zobacz, co? Jaki bebzon. Ale ma bebzon, ma mucha, no. Tak. Pięknie.
tak czułem, że to już ta pora jest, żeby zmienić przyrodę. Dobra, to nagrywamy pierwsze to? Dobry może być, nie? Opa. Nie jest duży. Jest duży tam, 1,20 m. Nie! 1,20 m. Pistolet, ale walczy. Konfrotek pięknie gra, to jest to. Wyskoczy? Idzie do góry, idzie do góry. Idzie dołem, nie będzie mały też pęci. Nie, on wyskoczył z daleka, to nie wydawał się. 60, tak co? To przymierz go, żeby tam do miarki był. No to patrzymy. 62 cm. 62. Pięknie. Tak, dzisiaj 10 ryb łowiliśmy łącznie. Jeszcze trochę czasu mamy. I szalejemy. Do 20 dobijemy, nie? No, liczę na to, liczę na to. I żeby metr tak, w końcu siadł. Tak. Taki sportowy, 62 cm. To żegnaj go. Żegnam. I kolega. Gratulacje, super. Co za dzień na rybach. Co tu się wyprawia, chłopaki? Co wy robicie, powiedzcie? Łowimy. Co wy robicie? Łowimy grube szczupaki. Nie ma miękkiej gry. Nie ma miękkiej gry, nie ma. Dobra, walczymy. Lecimy dalej. Dobra, ruszył. Jest! Ładna ryba. Ale ją zdjęłem. Ja pierdzielę. Ale jak tam żyłeś, kurwa. No. Ale ją zdjęłem. Dawaj, 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 szybka akcja, bo zaraz padnie. 70. Jest! Ale jak jest! Ty, po prostu rewelacja, rewelacja! Tak ja jest! Ja wiem po prostu. No, ale jak nawiązujesz. Chwila moment, a mówi jest, siedzisz. Nie wiem, co tu się dzieje. Nie wiem. Łowimy, ale next, zaraz next, zobaczycie. Nie jest duży, wasze był większy, wiecie? No ale ten też jest taki duży. No zdjęciowy. Też jest taki ładny. 7 dyszek, co będzie, czy nie? Będzie na pewno. No tak. Oplątany cały. Zapięty i w główny haczyk. I chyba w dozbroję. Nie wiem, ile my tych ryb już mamy, po prostu bo są takie emocje. 11? 11. 11 ryb. Mniejsza szalonie od waszych. 68 cm. 68 cm, ale jest. Wreszcie jest zdjęciowy jakiś. Ha, 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 to jest to. Uwielbiam to po prostu. Uwielbiam. Piękny dzień na rybach. Lepiej nie może być. Wspaniałe ryby. Wspaniały dzień. Ach, piękny. 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 Dobra. Dobra, wypuszczamy, bo tu widzę kolejną rybę. Też to taką samą albo większą. Uciekaj, młody. Papa. Ale ładnie pomachał. Aż mi się gorąco zrobiło. Ty, to ciągnie łódkę, ty. A wiesz, to daleko było rzucone to. No, ale to ciężko idzie. No, tak topornie mocno. No, sirem się ona, no. Ale ledwo wisi za skóreczkę. Mocniej, mocniej. Pięknie. Mamy to. No, super. Czyli wszędzie są, kurde, wiecie co? Wszędzie są i Team Mistral działa pięknie, nie? I jak tam, to twój najlepszy szczupakowy dzień, Karolu, czy nie? Mój? No tak, szczupakowy jak najbardziej, tak. Ole wielka.
I wędeczka znowu ty pochodziła, co? On był daleko, to tak, tak wiesz, szła, nie? Ściupa kabra. 70? To jest to właśnie. To jest to. To jest to, co kochamy w wędkarstwie. Piękno naszego to. Hobby. Ale ci oddech chodzi pięknie. No. Przy takich szczupakach to chodzi. Fajnie, fajnie. To super. Pięknie. Dobra, to do miary? 65 cm. 65 cm. Nie wiem już tu, które, bo się pogubiłem tyle ich jest. To jest 12 nasz. 12. Do 20 tu dobijemy. Dobijemy. Dobra. Niech wraca. Niech przeprowadzi. Piękny. Tak, nam z dziewiątką z przodu, albo z jedynką z przodu. Na to czekamy. Tak jest. Dzień kolego. Uciekaj. Gratulacje, żółwik. Pięknie. Wygrywaj. Spalony. Johnny. No to są szczupaki, no. Discovery Channel działa. Co to jest za woda? Ja po prostu tego nie zapomnę nigdy. Na pewno tego nie będę mógł nigdy zapomnieć, bo u mnie tak się nie dzieje. Co? Ja nie wierzę, po prostu. No łowię na spinning tyle lat, po prostu takiego czegoś to ja w życiu jeszcze nie widziałem. Po prostu. My mieliśmy od prowadzenia, no nie wiem, 100 szczupaków dzisiaj. 100 szczupaków od prowadzenia. Plus te brania. Takie rzeczy się po prostu nie zdarzają. Taki dzień na rybach się nie zdarza po prostu, no. A jeszcze nie jest takie ciśnienie jakieś dobre, nie? Tak, tak. Dlatego może te ryby... Nie... Ja nie wiem, co tu się dzieje. Jak biorą, no. Jak faktycznie one biorą, zobaczcie. One słabo biorą, zobaczcie, patrzcie. Jak on jest pięty, zobacz. Zado zbrojkę. Tutaj. Który to szczupak jest? 13 dzisiaj. 13 szczupak. 58 cm. Ja już nie wiem, który to mój. Nie wiem. Piąty. Piąty. Po prostu jest. O Boże Święty, prosto. No zobaczcie, tu i tu jest kolejny, patrzcie, tu mam pokaż szczupakiem. Tu jest. Wracaj, gdzie wariacie. Jest. Jest? Tak jest. Spadł. Kurde. No. I co, przekonujesz się do blachy, tak? Nie no, blacharzem nie jestem. Nie no, jak słuchajcie, no działa. No co, działa, działa. Weź go zgaś niżej wędkę, niżej. O, tak, 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 dokładnie, no. Przyładował, a ty mówisz, że nie bierze przeciwnie. Jakiś chyba większy. Tak się coś wydaje. No, czuję, że coś większego. Tak? No. No nie gadam. No tak mi się wydaje. Pokaż tu widzą właśnie, jak holować szczupaka, żeby nie wyskakiwał i nie spadł. Wędkę nisko. Wędkę nisko. Tak jak karpie. Dokładnie, tak jak karpie. O, jak pięknie pracuje. I się ładnie wtedy pompujemy, tak? Wyżej. I jest. Szybko po branie, widziałeś jak się podbiera? 70. 70. No. Dobry ryby. Rewelka. Co wyprawiasz? Co tu się dzieje? Wypinam szczupaka. Znowu na ten metal twój. Ach, wszystko dzisiaj na metal. I co łowca? Łowca zadowolony. Mieliśmy zmienić miejsce, ale tak. Chyba zostaniemy, co? No tak, tutaj to. Łowimy się szczupaki jak płotki ogólnie, więc... Pięknie. 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 Nie wiem już to która. Nasta na pewno jest Nasta pięknie. Na pewno, ale wyjazd udany. Super, rewelka. Choć nie wiem co to dzisiaj z tym naszym challenge'em, mamy tyle ryb, że no nie uda się tego nam zsumować na pewno. No na pewno nie. Nie uda nam się tego zsumować. Nie liczyliśmy, że tyle będzie ryb, ale jest. Tak, matematyka nas dzisiaj oszukała. Jest chudy, nie? Ale długi, co? Chudy, długi. Zobaczymy. No. Duzia. Już nie ma tutaj tego, czekaj, skali 60. 9 cm. Piękny. No, ja bym nie powiedział, kurczę, nie? Chudy, nie? No.
To jest piękna cyfra, 69. Z czym to ci się, Damian, kojarzy? Lubisz 69? No oczywiście. Dobra. Pięknie. To wodujemy go. Upuszczamy. Poszedł. Gratulacje, rewelacja. Rewelacja, panowie. Team mistra rządzi. No. Mi kamera padła, ale mi przywalił mocno. Ładny? No, taki kurde fajny. No. Najpierw się wyszedł. No dawaj, teraz zaraz. Piękny. Dobra bestia. Ja nie wiem, po prostu, co to się dzieje, gdzie ty mnie zabrałeś? Gdzie ty mnie zabrałeś? Do raju. Ty, ale przygrzmocił. No i zobacz, jaki ładny. Tak, i odpuścił, ja tylko zaciąłem. No. Bo zapadł. No. Powiem wam, że ja, no nie wiem, co to się dzisiaj wyprawia. Nie wiem po prostu, co to się dzisiaj wyprawia. Chłopaki. Grubo jest, no jest grubo. Jest grubo. Chyba jeden tak z najlepszych jest. Naprawdę moich no. dni w życiu no, nad wodą, nie? Tak i do po tego prostu... wspólny. Piękne. Co tu się dzieje? Co to jest za woda i co to jest za team z nas? Piękny szczupak. Piękny, nie? Przepiękny. Powiem wam, że jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy po prostu. Wspaniały dzień na rybach. Dziękujemy tobie, Damian, za zaproszenie. Za takie ryby po prostu. To jest coś pięknego. Najszczęśliwszy człowiek na świecie. Człowiek z takimi szczupakami. Nie wiem już który. Nie wiem. No dzisiaj to... 15, 16, 17, czy to nie ma. To nie ma żadnego znaczenia. Gości nie liczymy, bo nie wiem ile już tego jest. Setka. A nagrodą myślę, że się jakoś podzielimy i każdy dostaje taką wędkę po prostu. I tyle, tak? Musisz załatwić trzy. Na pewno no. firma będzie zadowolona z takiego filmu, z takich ryb, więc piękne. Wędeczkę dostanie każdy z nas. Dobrze? Zgadza się? Oczywiście. Może być tak? Co? Zadowoleni? Oczywiście. Dobra. Wypuszczaj. Wypuszczamy kabana. Zobacz, jaki gruby, co? Piękny. Gruba. Piękny. Dobra, wskakuj. O, jak to wyskoczyć, wiesz? Pum. To jest to! Kurna! O, no, już słabo widać. Co to się dzieje, powiedzcie? Ładnie? No, muszę, żeby być ładny. Jest! Tak jest! Nie wiem, co mam powiedzieć. Założyłem największą przynętę, jaką miałem. Spokojnie, nie denerwuj się, wypuścimy cię. I jest kolejna piękna 70. Pięknie. Jestem szczęśliwy, mega szczęśliwy. Przymierzymy ją jeszcze tutaj do miary, ile ona ma. Wydaje się długa, ale to jest 7,4 centymetr no mniejsza. To jest podobne, nie? Wszystkie. Ty 7,4 miałeś? No. Ja 7,5, ty 7,4, Karol? 7,5. No. Wszystkie jednakowe. Ryby z jednego rocznika. To tu jest. Całuję się dzisiaj ze szczupakami. Po prostu, bo jestem szczęśliwy po prostu. Żona cię znowu wyrzuci. Piękne, grube mamuśki, z którymi się całuję. Wspaniałe ryby po prostu. I łowimy jeszcze, bo się ściemnia, więc wypuszczamy ją. Piękna, nie? Piękna. Piękna ryba. I czekaj. Szczęśliwy człowiek. Jezu. Dobra, i co panowie? No wyjazd udany. Pora kończyć niestety, nie? No niestety. No, niestety trzeba wracać. Wszystko co dobre, tak szybko się kończy niestety. Dokładnie. Tak. Dziękujemy. Tobie, Damian, za zaproszenie. Dokładnie, dzięki. Nie ma sprawy. Tak. Dziękujemy również Pawłowi z teamu Mistral też za zaproszenie i za załatwienie tego wędkowania. Mega, mega dzień na rybach. Ja jestem mega szczęśliwy. Mogę śmiało to powiedzieć, że to był jeden z najlepszych dni w życiu wędkarskich. Moich, spinningowych.
albo to był najlepszy spinningowy dzień w moim życiu. Po prostu Michał mi się jarzy, po prostu mega, mega po prostu. Fajnie jeszcze, że z kamerą, fajnie jeszcze, że udało to się nagrać dla Mistrala. Chyba? Tak, na sam koniec jeszcze może uda nam się coś dołowić, ale jeszcze póki światło jest, to chcielibyśmy się z Wami pożegnać. Pamiętajcie, weźcie udział w tym konkursie. Zasady są banalnie proste. Zostawcie łapę w górę dla zasięgu. Subskrypcję zostawcie u nas na kanale Mistrala. Zapraszamy Was na nasze media społecznościowe, czyli do mnie. Łukasz wędkuje w Polsce. Damian. Nad wodę po przygodę. I Karol. My world, my roads. Zapraszamy dokładnie. Wszystkich serdecznie, słuchajcie, naprawdę dzisiejszy dzień, oj działo się, naprawdę. Jeśli macie pytania, słuchajcie, to zadawajcie je normalnie w komentarzach, z chęcią poodpowiadamy. No i oczywiście pamiętajcie o naszym konkursie. Mam nadzieję, że materiał będzie Wam się podobał. Na pewno się będzie podobał, bo takich materiałów z polskiego łowienia, bo jesteśmy w Polsce, to nie jest Szwecja. Właśnie. Do Szwecji nie trzeba jeździć. Tak. Chcielibyśmy Wam powiedzieć, że to jest Polska. To nie jest Szwecja. To jest łowienie w Polsce. Dokładnie. Piękny zbiornik. Dobra. Na razie. Dobra. Trzymajcie się. Siema. Na razie. Dobra. I się pożegnaliśmy z Wami. A tu co się dzieje? Karol ma piękną rybę. Jak muruje. Tu za podłówkę. Na pożegnanie po prostu. Nic nie widać, a jeszcze ryby biorę. Ale ryby widać. Ryby widać. No chyba nie bardzo je widać. O, krzęta upadła. Sześciona piona, co? Ciężki. A to już kolejne pobicie twojego NPB. Tak, jest tylko. Dokładnie, tak. To już tam. To już rybka. Nie, ale jest gruby. Jest gruby. Gruby jest. Ty, ale nie jest taki. No nie jest. No ale 7-5 nie ma to takie w tamtym. No nie, miejscu. Nie, na pewno nie. No i co? I na zakończenie łowienia należy się nam ognicho. Tak, Karolu? Tak jest. Troszkę nie chce się palić, ale damy radę. Tak jest. Piękny dzień wędkarski na rybach. Od tego na zakończenie kiełbaska. I super, i można wracać do domu.